Świętego Wojciecha. Mamy uroczystość, a więc dwa czytania, psalmi i Ewangelie, Bogactwo niesamowite, jak to zawsze w liturgii słowa. Pierwsze czytanie z dziejów apostolskich jest początkiem praktycznie dzieł apostolskich, i zwróćmy w nim uwagę na dwie sprawy. Najpierw mówi autor: że po swojej męce Jezus dał apostołom wiele dowodów, że żyje. Tekmerion po grecku. To nie jest dowód spekulatywny, to nie jest argument w dyskusji, to jest taki znak, taka oczywistość, która rozprasza wszelkie wątpliwości. Że są takie znaki, że są takie sprawy, które, które po prostu no, pozwalają powiedzieć: No, nie, ja już nie mam żadnych wątpliwości. Jak widzisz kogoś żywego, to nie masz wątpliwości, że on żyje. Jak widzisz y, rzecz, która się znalazła, a była zagubiona, to nie masz wątpliwości po prostu, że się znalazła. A więc oni byli naprawdę upewnieni, że Jezus żyje. Ale ten tekst pokazuje, że byli upewnieni, że Jezus żyje. Jezus spotykał się z nimi przez 40 dni, a jednak również oni musieli podlec pewnemu prawu ewolucji czy pewnemu prawu rozwojowi. Jakie to było prawo? Otóż Jezus mówi do nich, że musicie zostać w Jerozolimie po niebostąpieniu, musicie czekać na, na obietnicę daną od Ojca z Wysoka i wtedy, kiedy Duch Święty stąpi na was i kiedy otrzymacie Jego moc, będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce Ziemi. Proszę popatrzeć, jaka tu jest logika. Nie możesz głosić Jezusa, jeżeli nie, nie zesz, przyszedł na ciebie Duch Święty. Nie możesz być Jego świadkiem, jeżeli nie masz w sobie mocy Ducha Świętego. A kiedy już do święty przyjdzie, znowu nie możesz biegać po całym świecie w sposób bezsensowny, ale najpierw tu, gdzie jesteś w Jerozolimie. Potem w okręgu Jerozolimy, czyli w Judei, potem w sąsiedniej krainie, czyli w Samarii, a dopiero potem aż na krańce świata. Zwracam na to uwagę, bo my nieraz mówimy, że trzeba świadczyć o Chrystusie, albo musimy zrobić to czy tam to nie. Trzeba przede wszystkim słuchać logiki Ewangelii. Logiki ewangelii, żeby się zastanowić, czy ja jestem na takim etapie w życiu wiary, że jeszcze uciekam jak Piotr czy uczniowie z ogrójca i nie będę w stanie nigdy dawać świadectwa, czy nigdy w znaczeniu w tym momencie. Czy, czy muszę poczekać na taki moment, kiedy doświadczę takich ewidentnych temerion znaków, że nie będę miał wątpliwości, że, że Jezus żyje, że, 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 że Ewangelia jest prawdą? A wtedy, kiedy już nie będę miał wątpliwości tak po ludzku, potrzebuję jeszcze ducha Bożego, bo żeby nie głosić po ludzku, tylko z ducha Bożego. I znowu, jak już potrzebuję ducha Bożego, to potrzebuję też w tym jakiejś logiki, żeby nie biegać po całym świecie nie wiadomo jak, ale według pewnego systemu, według pewnej, pewnego, pewnej ewolucji. Jak bardzo ważna jest ta cierpliwość wobec pewnych procesów. Jak bardzo ważna jest ta cierpliwość również w życiu duchowym wobec tego, że pewne rzeczy mają swój przebieg, swój czas i swoje etapy. Psalm mówi o tym, że może się w życiu zmienić. Kto we łzach sieje, rządź będzie w radości. Może się zmienić. I dwukrotnie używa takiego wyrażenia hebrajskiego szuf szewut lub szuf szewit. Oznacza Wrócić, nawrócenie albo nawrócić, nawrócenie. Bardzo dziwne sformułowanie, ale oznacza nic więcej czy nic mniej, tylko po prostu zmianę. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Gdy Pan odmienił, dosłownie kiedy Pan wrócił. Gdy Bóg się nawrócił, wtedy się nawrócił Syjon, zmienił się Syjon. Pokazuje, że zmiana jest możliwa, ale ona jest możliwa wtedy, kiedy po prostu Bóg będzie tym, który ją zrobi. W trzecim wersecie, w trzeciej strofie będziemy śpiewać: odmień znowu nasz los, o Panie, znowu szuf Adonaj. Ty Panie masz się nawrócić. Jak ty się nawrócisz do nas, to wtedy los się nam również odmieni. Oczywiście my, że my dzisiaj dużo stawiamy na służbę zdrowia, dużo stawiamy na siebie. Mówimy, że trzeba by być odpowiedzialnym, logicznym, właśnie racjonalnym. Ale warto by sobie przypomnieć za psalmistą takie bardzo podstawowe prawo, że, że to Bóg jest tym, który, który daje życie. Bóg jest tym, który wyznacza też godzinę śmierci. Bóg jest tym, który jest Panem tego świata, żeby mieć tę świadomość, że On może odmienić los. Nawet, może odmienić, nawet jak fizycznie pewnych rzeczy nie odmieni w tym momencie, może odmienić los Twojej psychiki, twojego, Twojej wiary Twojej duszy uwierzyć jeszcze raz w to, że Bóg jest w, stanie się, Bóg jest w stanie wpłynąć na nasze życie dlatego prosimy, odmień Panie szuf Adonaj, wróć się Panie nawróć się Panie Boże w pewnym sensie jakby zmień po prostu to co jest teraz to co jest naszym życiem, bo bo to życie może być jeszcze lepsze. Drugie czytanie z listu do Filipian, św. Pawła, pokazuje rzecz absolutnie zaskakującą. Otóż Paweł już tak poznał Chrystusa, już tak w tej ewolucji, czy w tym procesie rozwoju wiary doszedł do takiego poziomu, że mówi, że z dwóch stron doznaje nalegania. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Że jeśli żyję, to żyję jako, e, dla Chrystusa. Nie wie, co ma wybrać, mówi, bo, bo zostać wśród żyjących to jest, to jest dla was korzyść. A gdybym umarł, to jest dla mnie korzyść. Myślę o tym, czy mam tyle lat, co Paweł. Czy on był też w tym wieku? Był w więzieniu, czyli tak naprawdę wiedział, że, że jest moment taki, że, że może umrzeć. I on z pewną świadomością mówi, mówi, ale przecież jak umrę, będzie lepiej. Kedron, czyli zysk. To jest coś, co kedros, zysk, coś, co, co sprawia, że. Że jest lepiej, że jest więcej, że, że to nie jest strata. My, czemu się boimy śmierci? Czemu się boimy zysku? Czy boimy się, boimy się po prostu podwyżki? Boimy się tego, że więcej otrzymamy? No, nie powinniśmy się tego po prostu bać. On już jest tak mocny wierzy, że on jest głęboko przekonany: jak trzeba, to będę żył. Ale jak przy, przyjdzie mi śmierć, to będzie naprawdę lepiej. Jak bardzo trzeba być blisko Chrystusa. Jak bardzo trzeba być złączony Chrystusem. Jak bardzo trzeba go pragnąć, żeby człowiek mógł tak powiedzieć. Tak może powiedzieć tylko, nie wiem, mąż zakochany, który, który wie, że żona jest po drugiej stronie i na pewno jak się z nią spotka, będzie lepiej. Tak samo może powiedzieć ktokolwiek, kto, kto wie, co to jest miłość. Jak bardzo Święty Paweł musiał kochać Chrystusa. Nie bójmy się śmierci. Albo jeśli boimy się śmierci, to yy, Przypomnijmy sobie to zdanie świętego Pawła, i powiedzmy: Jeszcze mogę. Jeszcze mogę w, ży w życiu dojść do takiego poziomu wiary, do takiego poziomu łaski, do takiego poziomu doświadczenia Jezusa, że ja, że ja będę nawet chciał umrzeć. Paweł to tak mówi, jakby miał wybór, a przecież nie wybieramy śmierci, ale, ale nie boję się tej śmierci. Jak y, y, dużo bardziej żyje się w pokoju, kiedy człowiek wie, że po śmierci jest lepiej niż za życia. Jak dużo mniej się człowiek spinaj, jeśli wie, że, że będzie tylko lepiej, naprawdę tylko lepiej. No i to samo mówi Ewangelia, używając bardzo ciekawego obrazu, właśnie ziarna rzucanego w glebę, że jeżeli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo. Jak nie obumrzesz, to zostanie samo. Ziarko, które nie zostanie zasadzone, ono nie obumrze. Wiemy, że ziarna wrzucone do gleby, to one obumierają. To jedno ziarno obumiera, ale za, zamiast tego, czy z tego ziarna powstanie nowy kłos. Powstanie 30, 60, może nawet 100 ziarenek. Ale żeby było więcej, musisz umrzeć. Żeby było więcej, musisz stracić. Stąd powie Jezus, ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. W pewnym sensie muszę pozwolić umrzeć tej, te, te, temu mojemu życiu, umrzeć tym moim pragnieniom, umrzeć tym moim przywiązaniom, jakby pozwolić całkowicie oddać się Panu Bogu i On z tego mojego służenia, nawet mędznego, marnego, które wygląda jak to ziarno, które gdzieś wydaje się gnić w ziemi, On sprawi, że wyjdą jakieś nowe owoce. Przedziwny, przedziwne prawo, przedziwna logika, która mówi, musisz umrzeć, żeby żyć. Musisz stracić, żeby zyskać. Musisz oddać, żeby, żeby przyjąć jeszcze bardziej. Czyż Bóg nie uczy nas w ten sposób wolności? Czyż nie uczy nas ten sposób zaufania, czyż nie uczy nas w ten sposób jakiegoś takiego przedziwnego patrzenia na świat, że, że nie to, co ja czuję, nie to, nie to, co mi się po ludzku wydaje takie, takie normalne, ale to, co jest po Bożemu, to, co jest po Bożemu, to dopiero daje najwyższą wartość? Nie bójmy się tracić, nie bójmy się służyć, nie bójmy się oddawać, nie bójmy się cierpieć. Zaufajmy. Naprawdę, choć i jak, jakimikolwiek jesteśmy ziarnkami, to nie bójmy się być wrzuconymi w dobrą glebę. Lepiej, lepiej być w glebie, tym, który, z którego powstaną nowe ziarna, niż być zjedzonym na drodze przez ptaki czy zagłuszonym jako ziarno, które wpadło między ciernie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.